34 godziny lekcyjne. Mam nadzieję, że wszystkie te godziny spędzicie na lekcjach, pracowicie i słuchając, co wasi pedagodzy mają wam do przekazania. W szkole zatrudnionych jest 59 nauczycieli na pełnych etatach i 12 w niepełnym wymiarze godzin, 16 pracowników administracji i obsługi. Mamy 26 oddziałów, w tym 12 oddziałów 14 liceum i 14 oddziałów technikum numer 5. W sumie w szkole jest 783 uczniów i jest to najwyższa liczba uczniów od 26. Pierwsza D, klasa policyjno-turystyczna, wychowawca pani profesor Agnieszka Będkowska. Obecność młodości na sali zawsze mnie trochę peszy. Urota, wdzięk, uśmiech. Podziwiam tę szkołę. Jest w tej szkole pewna magia. To jest też powód, dla którego bywam tutaj rokrocznie, aby powiedzieć, że to wyjątkowe szczęście, że znaleźliście się właśnie w tej szkole. W tej szkole można się... Dobry, witam wszystkich po wakacjach. Przed nami nowy rok szkolny. Rok pełen wyznań, dlatego chciałbym wszystkim życzyć, by ten nowy rok szkolny był pasmem samych sukcesów. Szczególnie chcę się zwrócić tutaj do naszych ośrodkasistów. Niech oprócz trudu, edukacji, ta szkoła będzie również miejscem, gdzie znajdą nowe przyjaźnie, pokochali młodzież Szczepanika. Rozpoczęcie roku szkolnego to u nas jest pierwszy dzwonek. Pierwszy dzwonek, który pierwszy i ostatni należy zawsze do uczniów. Pierwszy odbędzie się za chwilę, zadzwoni za chwilę, ale pocieszę wszystkich, że następny zadzwoni już za 303 dni. Przekazuję dzwonek przewodniczącym. Właśnie do tej szkoły, była to moja szkoła upragniona, zawsze chciałem na ten kierunek się dostać, się dostałem, jestem bardzo szczęśliwy. Organizacja reklamy. Jakie macie wrażenia po pierwszej klasie, pierwszej szkole? Dobre mam wrażenia, to wyjąć, no, wszystko w porządku. Dobrzy nauczyciele. Dobrze mieli, wyrozumiali, dobrze uczą. Szkoła się zmieniła. No oczywiście teraz, tak. Ładnie. A czy nie żałujecie wyboru naszej szkoły?
No oczywiście, że nie, no jest tu świetnie. A dlaczego? Miła atmosfera, mili ludzie, nauczyciele też są w porządku. Dobrze. Miło. A to dobra, chłopaki, bardzo wam dziękuję.